Cześć kochani, czekamy właśnie na gości, także tutaj się gotują, zaraz wam pokażę co tu wszystko się gotuje. Będziemy dzisiaj dekorować pierniczki, no i będziemy się zajadać słodkościami. Patrzcie. O, tutaj mamy gulasz. Jeszcze muszę tylko dorobić sos, właśnie tutaj będę robić sos. Są ziemniaczki, będzie o, marchewka gotowana na parze i tam z tyłu są brokuły. Tutaj mamy ciasto jogurtowe. I tutaj właśnie robię, bawię się w małego chemika i robię różne lukry. Tutaj mamy wszystkie dekoracje już ustawione i czekają, także zobaczymy. Także widzicie, tutaj mamy, opatrzcie, tak żeby nie było, że mały alchemik, tak, to są również strzykawki, którymi będziemy dekorować. Także no wszystko jest gotowe, czekamy tylko aż przyjdą. Udekorowaliśmy pierniczki, zobaczcie jakie piękne są. Wiem, że się nieco odbijam. Nasze pierniczki leżą na razie na folii aluminiowej na naszym łóżku. Zrobię nawet takie o zbliżenie, żebyście mogli sobie podziwiać. O, tu jest żyrafa, która jest chora. Jeszcze pokażę wam, zobaczcie, o, tu jest wielbłąd, który dostał ospę. I jeszcze mamy o piłkę rugby. I ludzika, który ma poker face. I jeszcze tu gdzieś był duch świąt, którego nie mogę znaleźć. Także słuchajcie, zabawa była przednia, po prostu dekorowanie tych pierniczków. Jest ich mnóstwo, to jeszcze nie są wszystkie, bo nieudekorowanych jest jeszcze dwa razy tyle. Także no fajnie było, no. To teraz pokazuję wam moją choinkę. Jak widzicie, ma prezenty, ma gwiazdki. W ogóle jest mega kolorowa. W sumie nawet dawno nie rysowałam żadnych bombek za dobre uczynki, ale to chyba będę musiała zrobić. I jeszcze w sumie nie otwierałam dzisiaj kalendarza adwentowego. O, to udekoruj specjalnego piernika. Szkoda, że nie otworzyliśmy tego wcześniej, ale ja myślę, że wszystkie nasze pierniki można uznać za specjalne. I dzisiaj jest obficie. Zobaczcie. Obficie bardzo. Nasz dzień był dzisiaj dosyć zabiegany. Żebyście widzieli ten bałagan, który był po dzieciach. No ale to jest normalne, tak? Dzieci to dzieci. Ale po prostu to była katastrofa normalnie. Także no co, jutro przyjeżdża mój brat. Także bardzo się z tego powodu cieszę. No i myślę, że będziemy nagrywać dalej. No i do zobaczenia. Cześć!